Nie da się stwierdzić, kiedy dokładnie w Zalipiu pojawił się pierwszy malowany kwiatek, listek czy choćby łodyga. Wszystko wzięło się jeszcze od kurnych chat XIX-wiecznych, w których kominów nie było, a palenisko na środku. Dym uchodził więc sobie lub nie przez dziurę w powale, ale jak nie trudno się domyślić, ludzie żyli w smogu i co bardziej zaradne gospodynie, by rozjaśnić niemiłosiernie usmolone od dymu ściany, robiły jasne plamy z wapna. Dopiero rewolucja w postaci kominów pozwoliła na to, że malunki nabrały rozmachu. Felicja Curyłowa, artystka ludowa, malarka. Nie tylko sama malowała, ale zarażała pasją sąsiadki i sąsiadów. Jej starsza koleżanka, też artystka, Stefania Łączyńska, także to robiła i to od XIX wieku. I to właśnie ona była prekursorką zalipiańskiego stylu. Jej dom przez dziesięciolecia stał z dala od wioski i teraz został przeniesiony do zagrody Curyłowej właśnie. Wspólnie z resztą budynków tworzą mini skansen. Co ważne, udało się odtworzyć mnóstwo mebli, wyposażenia domu i innych detali, włącznie z oryginalnymi malowidłami samej matki stylu. Zalipie to także dom malarek z unikatową wystawą i licznymi imprezami oraz zajęciami i konkursami, a jakże z malowania, a także dziadkowa kuźnia i inne gospodarstwa agroturystyczne. Sama Zagroda Curyłowej to część Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego. Nowe kolory i blask udaje się uzyskać między innymi dzięki małopolskim funduszom europejskim. Dla tych, co robią już mapę wiosennych wypadów po Małopolsce, Zalipie powinno być oznaczone jako obowiązkowe do odwiedzenia, najlepiej kolorowym kwiatkiem.